Zbrzydłaś. To ty jeszcze przytyjesz? Ciąża ogólnie zabiera urodę. Hej! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie o samoocenie w ciąży, czyli teksty, które usłyszy prawdopodobnie każda kobieta w ciąży, a których nie powinna usłyszeć. Nie dość, że my wiemy, że się zmieniamy, to jeszcze nam dowalą. A co? Ludzie po prostu lubią komentować, jak kobieta w ciąży wygląda. I absolutnie, żeby nie było, najważniejszą rzeczą w ciąży jest to, żeby dziecię była zdrowa i żebyśmy my były zdrowe, ale jest to jakiś poboczny temat, który ja zauważam i jest on naprawdę pomijany. Mało się mówi o samoocenie w ciąży, a jest to ogromnie ważne, ponieważ nasze ciało nie zmieni się od tak po ciąży. Jest to naprawdę długi proces zmieniania tego ciała. Poprzez 9 miesięcy ono się będzie rozszerzać i powiększać, natomiast potem, po porodzie, ono wciąż będzie duże i mam wrażenie, że niekoniecznie wszyscy to rozumieją, że naprawdę 2 dni po porodzie wciąż mamy ogromne brzuchy. Zostaniemy z dodatkowymi kilogramami, celulitem, rozstępami, niską samooceną, no i co wtedy? Na tym również cierpi nasze dziecko, my same, nasz partner. Jakby wszyscy tutaj przegrywamy, dlatego o tą samoocenę warto jest zadbać w ciąży. Ja zawsze powtarzam, że zdrowie psychiczne w ogóle jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, dlatego poruszam ten temat. Jeśli chcecie docenić w jakiś sposób ten filmik i pokazać, że Wam się on podoba, to zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, będę bardzo wdzięczna. No i napiszcie jakiś komentarz na dole. Zbrzydłaś? Aha. To musi być dziewczynka. Zasadniczo to jest chłopiec. O, nie martw się. Ciąża ogólnie zabiera urodę. No na pierwszy ogień mój ulubiony tekst. Ja go usłyszałam. Naprawdę. Bo to, że ja teraz się odwaliłam, dobrze wyglądam, mam makijaż, to nie znaczy, że ja tak wyglądam na co dzień. Bo większość czasu w moim życiu chodzę bez makijażu i wyglądam jak kupa. No ale jak ktoś bliski mógłby Wam o tym nie powiedzieć, prawda? Jakby to jest bardzo ważne, żeby poinformować kobietę w ciąży, że zbrzydła. I jeśli jesteście w ciąży, to doskonale wiecie, że raz mamy fajne dni, takie dobre, pełne energii, dużo nam się chce, dobrze wyglądamy. Natomiast czasami bywają takie dni, że totalnie nic nam się nie chce. Dowiedziałyśmy się jeszcze o jakiejś przykrej rzeczy, albo czekają nas badania stresujące. I po prostu najchętniej byśmy przeleżały w łóżku, mimo tego trzeba na przykład gdzieś wyjść do ludzi. I jeszcze dodatkowo dostajemy taką szpileczkę. Zresztą kompletnie nienawidzę tego tekstu, że jak zbrzydłaś, to musi być koniecznie to dziewczynka. To jest taki okropny mit. Nie wiem, dlaczego tak się uważa, że dziewczynki zabierają urodę. No jeszcze tak, jeszcze dowalmy tym córkom, że zabierają mamie urodę. No super, no po prostu relacja matka-córka, podstawa tej relacji zaczyna się już w łonie matki. No świetnie, po prostu cudownie. Zanim się dziecko urodzi, zanim się dziewczynka urodzi, no to już jakby ta relacja ma taką bardzo zdrową podstawę, prawda? Jeszcze matka będzie miała za złe córce, że ten, że zabrała jej urodę. No po prostu głupota totalna. No jak tu budować zdrową relację z córką? Nie wiem, nie wiem. A relacja matka-córka to jest po prostu temat głęboki i szeroki. Dlatego słuchajcie, nie mówcie tak. To jest bardzo krzywdzące dla tych córek, które się narodzą, bo one absolutnie nie są winne temu, że mama wygląda gorzej, bądź lepiej, bądź inaczej. Po prostu nie są winne niczemu te maleństwa w brzuchu. No bo jak chłopiec, no to mama pięknieje. No tak, no super, no gloryfikujmy tych naszych chłopców. Oni są tacy wspaniali przecież. No przecież jak mama pięknieje w ciąży, to musi być chłopiec, no musi być. Dlatego nie, moi drodzy, nie mówimy, że kobieta zbrzydła w ciąży, więc na pewno będzie dziewczynka, albo kobieta pięknieje w ciąży, więc na pewno będzie chłopiec. Wow, jaka ty duża jesteś, to zaraz termin! Nie, termin mamy za 2 miesiące dopiero. To ty jeszcze przytyjesz? No raczej skurczyć się nie będę. Ten tekst jest po prostu moim ulubionym. Ja usłyszałam go, słuchajcie, już tyle razy, że zastanawiam się, co tymi ludźmi kieruje, żeby mówić mi coś takiego. No ludzie, no ja mam lustro, ja widzę, że ja przytyłam. Jakby ja to wiem. A to, że ja przytyłam, to jest naprawdę mały pikuś z tym, jak bardzo zmieniło się moje ciało w ciąży. Zaczynając od rozstępów, kończąc na trądziku na całej twarzy. Ale przytyłaś! Przytyłam? Nie! Skądże znowu? Zdaje ci się! Zdaje ci się tylko!
Tylko ci się wydaje. Kiedyś tak, mam wrażenie, nie zwracało się uwagi kobietom na to, że bardziej przytyły. Teraz natomiast jakby ważymy się non stop. Przez cały okres ciąży jesteśmy ważone u lekarza, ważymy się w domu i musimy kontrolować wagę. Nie daj Boże, nie daj Boże, przytyjemy więcej niż potrzeba. No spróbuj, no spróbuj tylko przytyć poza normę. Społeczny lincz cię czeka. I to jest dokładanie tej kolejnej cegiełki do samooceny. Bo nie dość, że rozstępy, nie dość, że sam fakt zmieniającego się ciała, wypadające włosy, trądzik, to jeszcze ta waga, dochodzą do tego hormony, dochodzi do tego zły humor. Czasami po prostu chce nam się tej czekolady, chce nam się zjeść czegoś niezdrowego, ale nie, bo z tyłu głowy mamy, że możemy przytyć za dużo. Dlatego tutaj zauważam pewną skrajność. Kiedyś kobiecie się nie odmawiało, kobieta po prostu mogła sobie, mam wrażenie, po prostu tyć, puchnąć i wszystko było dobrze. Natomiast teraz nie. Absolutnie. Nie możesz przytyć więcej niż 15 kilo, bo inaczej koniec, po prostu kaplica, twoje dziecko też będzie chore, ty będziesz chora, wszyscy będą chorzy, dramat. Ja nie będę się wypowiadać z tej medycznej strony, tylko raczej z tej psychicznej, jak my się czujemy. W sensie nie do końca jesteśmy tutaj uzależnione od tego, ile przytyjemy, ile tej wody nabierzemy, no bo to też może być woda. Mamy apetyt, raz nie mamy apetytu, możemy schudnąć w ciąży, potem możemy przytyć w ciąży. I jakby wieczne kontrolowanie tej wagi przez 9 miesięcy ryje beret, po prostu to ryje beret, bo ciągle kontrolujemy wagę. Ja w całym swoim życiu nigdy nie kontrolowałam wagi, zawsze ważyłam tyle samo, zawsze ważyłam 50 kilo, no to teraz nie, no to teraz muszę się co tydzień, co dwa tygodnie ważyć u lekarza. No świetnie. A jeszcze dodatkowo ludzie, którzy ci to wypominają, którzy mówią, że tak, przytyłaś moja droga, przytyłaś. No kuźwa, nie wiedziałam. Serio? Co ty mówisz? Łooo, ale ty się zmieniłaś. Nie, gdzie tam? Wyglądam tak samo. Tak samo wyglądam. Nic się nie zmieniłam. No gdzie? Wiecie co? Ja nigdy nie lubiłam tego, jak ktoś komentuje to, jak wyglądam. I niezależnie od tego, czy jestem w ciąży, czy przed ciążą, ja po prostu nie lubiłam komentowania mojego wyglądu. Natomiast w ciąży, to możemy się spodziewać komentowania wyglądu non-stop. Wiecie co? Od wszystkich, to jest niezależne, czy to jest daleki znajomy, czy to jest bliski znajomy, czy to jest przyjaciółka, siostra, matka, teść. Nieważne! Wszyscy będą komentować twój wygląd. Więc jakby trzeba się psychicznie nastawić na to, że niezależnie od tego, czy będziecie miały malutki brzuszek i nie będzie go widać, albo nie wiem, przytyjecie 30 kilo, również będzie to komentowane. Oczywiście niektórzy są tak taktowni, że postanawiają skomentować wszystko. Twoje włosy, twoja twarz, to czy ci spuchła twarz, to czy ci opadła twarz, to czy ci biust urósł, a może poszerzyły się biodra. Wszystko będzie komentowane. To jest przerażające, bo w przeciągu naprawdę krótkiego czasu zmieniamy się tak drastycznie, że same możemy nie poznawać się w lustrze. Przynajmniej ja tak mam, że ja teraz nie poznaję się w lustrze. Więc ja jak najbardziej rozumiem tych ludzi, tylko nie rozumiem takiej potrzeby ich komentowania. Przecież ja mam lustro, ja widzę to, że ja z każdym dniem jestem coraz większa, z każdym dniem się zmieniam, a moja twarz puchnie. Ja to wiem! A my w ciąży naprawdę wyglądamy zupełnie inaczej i to jest fakt. Zmieniamy się z dnia na dzień, codziennie. Jeszcze nam trochę zostało, więc mój drogi synku, nie śpieszymy się z wyjściem. Tak czy owak o swoje samopoczucie i taką siłę psychiczną warto jest zadbać w ciąży. Przede wszystkim warto ograniczyć albo całkowicie zminimalizować do totalnego minimum kontakt z ludźmi toksycznymi, którzy naprawdę źle na was działają, którzy nie tylko komentują to, jak wyglądacie, ale na przykład wasze decyzje życiowe związane z dzieckiem, z wychowaniem i tak dalej. Naprawdę nie warto w tym momencie dobijać się jeszcze takimi ludźmi. Nie ma co się dobijać, ale wiem, że czasami takie teksty mogą gruchnąć na kogoś jak grom z jasnego nieba. I wiem też, bo rozumiem was doskonale, że czasami zakuje coś w sercu i potem ciężko jest podnieść się z tej samooceny. Natomiast nasze zdrowie psychiczne jest tutaj w tym momencie naprawdę bardzo istotne. Dlatego odcinamy grubą krechą ludzi, którzy po prostu są toxic, toxic, toxic. I robimy tylko fajne rzeczy, fajne komedie romantyczne, luźne książki, dużo śmiechu. I przebywajcie naprawdę z wieloma dobrze wam życzącymi ludźmi, którzy was będą rozśmieszać
i którzy będą sprawiać, że będziecie szczęśliwe, a te problemy zostawcie sobie po prostu na później. A jeżeli naprawdę macie już taki totalny zjazd, takiego doła, w ogóle dramat, kiła i mogiła, no to nie bójcie się poprosić o pomoc, o jakąś konsultację z psychologiem. Teraz można naprawdę online skontaktować się z specjalistami, dlatego nie ma tutaj jakby żadnego problemu, jeśli chodzi na przykład o dojazd w ciąży. Ja osobiście nawet rozważam tak samej dla siebie konsultację z psychologiem, zresztą ja chodziłam na terapię przez długi czas i wiem, po prostu wiem, że to bardzo pomaga. Dlatego jeżeli naprawdę czujecie się mega zdesperowany, to warto porozmawiać ze specjalistą. On wam ułoży w głowie, bo czasami te wszystkie problemy, te rzeczy, które nas dotykają, związane są z jakimiś naszymi przeszłościowymi sprawami. Dlatego warto jest o tym porozmawiać i uporządkować sobie to wszystko, bo dużo tego od samooceny, po stres związany z porodem, po rewolucję życiową, jeśli chodzi o małą dziecię w domu, naprawdę jest tego dużo. Dlatego ulżyjmy sobie w tym wszystkim i po prostu sprawiajmy, żeby nam było lepiej, a nie gorzej. A ja wam życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnych odcinkach. Buziaczki, do zobaczenia.